Pochylamy się dzisiaj z Bartoszem Firmowskim z No Spoilers nad tematem poukładania cen w menu w sytuacji tak zmieniających się cen, z jakimi teraz się każdy z Was mierzy. Szanowni Państwo, temat związany z zarządzaniem menu ma kilka płaszczyzn, na podstawie których możemy podejmować konkretne decyzje. Dziś się skupimy na tym, jak ceny surowców i koszty przygotowania receptur mogą wpłynąć na to, co powinniśmy zrobić z naszym menu. Czy powinniśmy podnosić ceny, obniżać porcjowanie, czy poszukać alternatyw surowcowych. Żeby ułatwić zapoznanie się z tematem, udostępnię teraz jeden z raportów, które przygotowujemy w ramach No Spoilers dla naszych klientów. Jest to comiesięczne zestawienie kosztu przygotowania receptur. Tutaj w tej kolumnie pierwszej mamy nazwy produktów, w kolumnie C są wszystkie receptury pokategoryzowane. Planowany koszt przygotowania danej receptury to jest to, co my zakładamy, w sensie my planujemy w trakcie tworzenia karty menu, że za tyle będziemy przygotowywać daną recepturę. To jest koszt aktualny, czyli założenia z kolumny D zweryfikowane o aktualne ceny surowców. W kolumnie F jest to wyliczona automatycznie różnica kwotowa przygotowania receptur, w kolumnie G cena sprzedażowa i pozostałe wskaźniki biznesowe. My tutaj skupimy się na marży procentowej albo odwrotnie w food coście procentowym. Tutaj kolorem żółtym zaznaczyłem pozycję, której się przyjrzymy, której koszt miesiąc do miesiąca, koszt przygotowania zmienił się o 1 złotówkę netto. Wszystkie tutaj ceny prezentowane, przynajmniej w tej części kosztowej, są w cenach netto. Zatem mamy burgera, który nazywa się enigmatycznie numerem Burger 4. I jeszcze tylko jedna rzecz. Mam tak. Pytanie, żeby to wyjaśnić. Te wszystkie ceny, które tutaj widzimy, Bartosz, to są ceny netto. Dla uproszczenia pracujemy na cenach netto. Tak, zgadza się. Wyjątkiem tutaj jest ta kolumna I, która już uwzględnia podatek VAT z odpowiednią stawką, ale co do zasady lwia część wskaźników to jest tutaj cena netto. Zatem w zeszłym okresie kontrolnym ten burger numer 4 kosztował nas 5,66 zł. W tym miesiącu ze względu na wzrost kosztów kosztuje on 6,66 zł i skupiamy się wyłącznie na koszcie surowca. Innych rzeczy w tym przypadku nie uwzględniamy. I ta zmiana ceny kosztu przygotowania receptury w kwocie 1 złotówki oznaczałaby dla nas, że tutaj mamy cenę aktualną 27 zł 69 groszy, która daje nam 24% food costu i ta cena i ten food cost odnosi się do kosztu przygotowania 5 zł 66 groszy. Ta złotówka zmiany, zaraz przeliczymy, jakby wpłynęła na koszt przygotowania w kontekście food costu procentowego, ale żeby skompensować sobie tą różnicę, powinniśmy teoretycznie podnieść cenę sprzedaży burgera, no w tym przypadku o 4 zł, ponieważ założenie biznesowe jest takie, że mamy food cost na poziomie 24%. I tutaj bardzo drobna zmiana. No stwierdzilibyśmy, ok, no 5 zł, 5,66, a 6,66, no to nie jest jakaś gigantyczna zmiana, ale w praktyce, w cenie sprzedaży ona byłaby znaczna. I teraz bardzo istotne pytanie. Skąd wiemy, że aktualny koszt przygotowania tej receptury wynosi 6,66 zł? Przejdę do naszego systemu No Spoilers, gdzie przedstawię, jak te rzeczy są kalkulowane i uczulam, że to powinien robić każdy przedsiębiorca. Bez takiego zestawienia kosztowego przygotowania receptur, zarządzanie efektywne restauracją jest niemożliwe. Zatem to jest cena, którą założyliśmy dla danej pozycji, czyli to jest jednostkowa cena zakupu surowców według naszego planu, według naszego założonego food costu, a tutaj w dolnym prawym rogu mamy cenę według aktualnych kosztów przygotowania surowców. Czyli mamy listę surowców, tutaj te ceny po prawej stronie, one aktualizują się automatycznie przy wprowadzaniu cen zakupowych, czyli jak są wprowadzane dane zakupowe, to jest liczona średnia ważona zakupu danego surowca. W ten oto sposób mamy różnicę pomiędzy ceną, która wynika z aktualnych kosztów zakupu i ceną zaplanowaną. Oczywiście, tak jak mieliśmy ten przykład burgera, obecne wskaźniki 4,76 kosztu zakupu,
no tutaj jest niewłaściwy VAT, powinniśmy zmienić VAT na 8%. Zatem cena sprzedaży wynosi 19,32, zaokrąglimy ją do 22 zł. I mamy planowany koszt produktu na poziomie 23,4%. I zmierzam do tego, że jeżeli byśmy zastosowali obecną cenę przygotowania tej receptury, czyli 5,76, to wartości automatycznie zmienią się nam i wzrósł do 28%. Bardzo ważne ćwiczenie i istotna, chyba jedna z najistotniejszych czynności przy kontrolowaniu kosztów. Najważniejsze z tego nagrania, co musicie zapamiętać, to aby cyklicznie kontrolować koszty, robić sobie zestawienia okresowe w cyklach przykładowo miesięcznych, jeżeli macie mniejszą liczbę surowców, to w cyklach dwutygodniowych i porównywać to z własną polityką sprzedażową. Pilnować kosztu procentowego i jak on zmienia się w czasie. Mam nadzieję, że mój materiał z Bartoszem Firmowskim Wam się spodobał. Jeśli tak jest, zasubskrybujcie, zalajkujcie. Jeżeli znacie kogoś w swoim otoczeniu, kto ma albo planuje założyć gastronomię, skierujcie go na nasz kanał. I gwarantuję, że z kolei jeśli skomentujecie coś pod tym filmem, zrobię wszystko, żebyście znaleźli odpowiedź. Oczywiście, jeżeli jest w zakresie tematyki kanału. Także na dzisiaj dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych materiałów.